pokusa ma zniszczyć ta koalicja 13 grudnia. Prezes Kaczyński napisał do ministra Ziobry, że jeżeli rzeczywiście są w tym funduszu nieprawidłowości, to sam minister będzie osobiście ponosił tego ciężar i karny, i polityczny. Czy odejście Janusza Kowalskiego z suwerennej Polski zostało odebrane jako zdrada? Korzyści z tego ruchu Janusza Kowalskiego przede wszystkim odnosi koalicja rządowa. Nie udało wam się skonstruować aktu oskarżenia chociażby wobec Donalda Tuska przez 8 lat. Co ja mówię wydarzyło? O konkretnej decyzji, która jest naruszeniem prawa. Przecież mieliście te dokumenty, wiedzieliście o tym. Nic z tym nie zrobiliście. Prokuratora musi mieć informację o tym, że jakieś zdarzenie nastąpiło i od kogoś, kto tę wiedzę ma. Prokurator nie jest omnipotentem. Zaczynamy kolejny odcinek programu Miłosz Kłyczek w ruchu. Witam Państwa. W tym miejscu chciałbym także powitać mojego gościa, były wiceminister sprawiedliwości, poseł Sebastian Kaleta, Suwerenna Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj rowery szosowe. Piękna pogoda, jesteśmy pod Warszawą, przed nami kawałek ciekawej trasy. Będziemy kończyli tę trasę pijąc kawę na plaży, także będzie ciekawie. Ale rozmawiamy oczywiście o twardej i trudnej polityce. Pytania, które będą dotyczyły politycznego trzęsienia ziemi w suwerennej Polsce. Czy suwerenna Polska przetrwa, między innymi zmasowany atak bodnarowców, ale także pytania o to, dlaczego nie rozliczono najważniejszych urzędników państwowych, kiedy w rękach suwerennej Polski był resort sprawiedliwości i prokuratura generalna. Także ciekawy program się zapowiada, szanowni państwo. A ja w tym miejscu też zapraszam do sklepu internetowego Telewizji Republika, który teraz widać na ekranach. Tam ciekawe produkty, ciekawe akcesoria. Proszę nas wspierać. Teraz bardzo tego wsparcia potrzebujemy. Takie zakupy są dużym wsparciem. I kod rabatowy. Podaję ten kod KLECZEK10. Wpisując KLECZEK10, kupując produkty, otrzymują Państwo 10% zniżkę na wszystkie produkty za każdym razem, kiedy takich zakupów dokonujecie. Dziękujemy za wsparcie, a my ruszamy w trasę i rozpoczynamy dyskusję. Jedziemy. Dla suwerennej Polski to jest chyba najtrudniejszy czas w historii tej formacji, tej partii. Waszym posłom uchyla się immunitety, są im stawiane zarzuty karne. Politycy obecnego rządu mówią wprost, że wasi przedstawiciele będą siedzieć w więzieniach. Już widać, że pewni posłowie wyłamują się z tej formacji. Poseł Janusz Kowalski opuścił szeregi suwerennej Polski. Do tego wszystkiego lider partii Zbigniew Ziobro, który jest ciężko chory. Czy suwerenna Polska przetrwa? Jestem przekonany, że przetrwa ten trudny czas, bo jest trudny. Przede wszystkim choroba naszego lidera Zbigniewa Ziobro całkowicie zmusiła nas do innej pracy. Ale z drugiej strony ta koalicja 13 grudnia, oni z takiej czystej, najniżej pojętej zemsty, z najniższych pobudek chcą po prostu rzeczywiście pozbyć się nas z życia publicznego poprzez zamknięcie w więzieniach. Tylko że te sprawy, które przeciwko nam próbują wytoczyć, są jedną wielką mistyfikacją, a sam fakt, że się na nas rzucili tak bardzo, z taką nienawiścią, świadczy tylko o tym, że nasza praca w koalicji poprzedniej w ostatnich 8 latach bardzo im musieliśmy zajść za skórę. Dlatego też próbują się akurat na naszym środowisku w pierwszej kolejności mścić, ale jestem przekonany, że tę walkę bardzo trudną jednak wygramy, bo jesteśmy środowiskiem, który wierzy w wartości, które realizowaliśmy w rządzie. Teraz w opozycji chcemy, żeby z powrotem za niedługi czas, mam nadzieję, polski rząd walczył o polskie interesy, o polskie sprawy, a
no, wszystkie te represje, które teraz są uruchamiane, zostaną po prostu rozliczone. Pan jest optymistą, panie ministrze. Nie wiem, czy ten optymizm jest uzasadniony. Panu ministrowi Wosiowi, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, pana koledze z resortu, grozi nawet 10 lat więzienia tylko za to, że dał zgodę na to, aby pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości zasiliły zakup Pegasusa, czyli no pewnego narzędzia, które pozwalało szpiegować, inwigilować zorganizowane grupy przestępcze. Pomijam absurdalność tych zarzutów, ale dzisiaj widać, że władza, w tym prokuratura i minister Bodnar, są w pełni zdeterminowani, aby zniszczyć suwerenną Polskę i mają wszystkie narzędzia do tego, żeby to zrobić. Wiemy też, że są plany Prawa i Sprawiedliwości, aby wchłonąć suwerenną Polskę. To wszystko dzieje się też pod, no, polityczną nieobecność lidera. Wracam do tego Zbigniewa Ziobry, więc czy pan nie jest jednak zbyt dużym optymistą? Panie redaktorze, z tego całkiem zgrabnego podsumowania aktualnej sytuacji, tak, oni chcą nas zniszczyć, ta koalicja 13 grudnia, ale jeśli chcą nas zniszczyć, to raczej nie świadczy o naszej słabości, wręcz odwrotnie. Chcą pozbyć nas, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że jesteśmy przede wszystkim zdeterminowani w sprawach wartości. Minister Ziobro rozliczał mafię, w tym okazuje się wielu polityków bliskiego otoczenia Donalda Tuska. Przecież prokuratura twierdzi, że przełapała na łapówkach. I między innymi dlatego też próbują wsadzić do więzienia Michała Wosia czy Marcina Romanowskiego. Ale ja jestem optymistą co do finalnego efektu. A nie twierdzę, że nie będzie ciężko, że nie będzie dramatycznych sytuacji, bo oni po prostu są zdeterminowani, żeby wsadzać do więzień polityków opozycji. I my zdajemy sobie po prostu sprawę z tego, że takimi metodami będą się posługiwać, ale ja jestem przekonany, że finalnie, za niedługi czas, maksymalnie 3 lata, tę walkę po prostu wygramy. Światło dzienne ujrzał list prezesa Kaczyńskiego, wysłany do ministra Zbigniewa Ziobry, w którym prezes Kaczyński ostrzega, że jeżeli są nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, to należy je natychmiast ukrócić. Czyli była taka wiedza lub świadomość w samej Zjednoczonej Prawicy, że coś jest na rzeczy. Panie redaktorze, no generalnie jesteśmy atakowani za to, że to my skutecznie pokazaliśmy Polakom, na czym polegało zagrożenie Zielonego Ładu, paktu migracyjnego, tych szantaży w Unii Europejskiej, no i skuteczna walka ministra Ziobro jako prokuratora generalnego z patologiami poprzedniej władzy. Natomiast ta sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest tak kuriozalna, że to w gruncie rzeczy polega na tym, i musimy mieć tego świadomość, szczególnie po informacjach o torturowaniu księdza Michała Olszewskiego, że według Bodnara, który przecież wiemy wszyscy jest tęczowym ideologiem, cała sprawa polega na tym, że to środowiska związane w jakiś sposób z wartościami chrześcijańskimi realizowały ważne projekty. Tutaj chodzi o to, że to, i to powstało. Na Wilanowie przecież zbudowano ośrodek pomocy pokrzywdzonym. To nie jest uruchamiane z tego powodu, że właśnie Bodnar wstrzymał finansowanie, czyli projekt dla ludzi. Tak samo wozy strażackie przeszkadzały. Dobrze, szpitale przeszkadzały. Panie ministrze, ale no muszę panu przerwać, przykładowo, panie redaktorze. Ja wiem, że ten fundusz na pewno finansował zacne dzieła. Ale na tym polegał zarzut. Zacne cele. Natomiast jeżeli pojawiły się nieprawidłowości w skali mikro, to one teraz będą potęgowane do takiej wielkości, żeby zniszczyć waszą formację polityczną. I wracam do listu prezesa Kaczyńskiego, w którym prezes Kaczyński napisał do ministra Ziobry, że jeżeli rzeczywiście są w tym funduszu nieprawidłowości, to sam minister będzie osobiście ponosił tego ciężar i karny, i polityczny, bo tak pisze prezes Kaczyński 5 lat temu. Praktyką taką jest, że jak media sugerują jakieś działania wątpliwe etycznie czy prawnie, w szczególności w kampanii wyborczej, to w ramach koalicji wzajemnie oczekujemy wyjaśnień od siebie. I pan prezes Kaczyński takie wyjaśnienia poprosił i je otrzymał, co istotne, w takiej formie, że to wszystko są wydumane zarzuty. Czy w takim razie list prezesa Kaczyńskiego mamy rozumieć jako pewną formę zapytania, czy oczywiście, informacje medialne są prawdziwe, czy nie są prawdziwe? Dokładnie tak było. I panie redaktorze, dlaczego prezes Kaczyński pisze list, a nie może po prostu spotkać się z ministrem Ziobro? Czy pan prezes Kaczyński sam chciał siebie zabezpieczyć i mieć pewną formułę, podstawę prawną, że jednak zadał takie pytanie? To kompletnie... Ktoś zna kulisy pracy biura poselskiego pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to wie, że pan prezes Jarosław Kaczyński wysyła
dziesiątki, setki tego rodzaju pism, czy z interwencji poszczególnych osób, jakieś sprawy indywidualne, ludzie się do niego zgłaszają, do ministrów wysyłał, czy w sprawach natury politycznej. Ktoś, kto zna, można powiedzieć, kulisy funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, wie, że takie listy są codziennością, a minister z panem prezesem oczywiście, że się na bieżąco w tamtym czasie też spotykali. Czy odejście Janusza Kowalskiego z suwerennej Polski zostało odebrane jako zdrada? Janusz Kowalski od wielu lat krąży własnymi ścieżkami. On często zmienia środowisko swojej pracy czy polityczne. Taki ma trochę charakter, trochę styl bycia, ale stara się jakby w codziennych relacjach jakby trzymać środowiska Zjednoczonej Prawicy. No i ostro dosyć. Pan minister Kantak mówi tak, no Kowalski odchodzi w najtrudniejszym dla nas momencie, kiedy grozi nam rozpad, kiedy nasi posłowie, tak jak o tym rozmawiamy, mają uchylane immunitety i stawiane zarzuty prokuratorskie, a lider jest chory. Dlatego pytam pana wprost, czy pan odbiera to jako zdradę? Czy moment odejścia jest fatalny i tak naprawdę właśnie korzyści z tego ruchu Janusza Kowalskiego przede wszystkim odnosi koalicja rządowa, która w swojej fałszywej propagandzie po prostu próbuje przedstawiać to jako jakieś uciekanie z tonącego okrętu. No, ale... A właśnie. To no, tak, Kowalski, tak to przedstawiają. Pan poseł Kowalski ucieka z tonącego okrętu, czy być może już rozpoczyna podbieranie posłów suwerennej Polski i wcielanie ich do Prawa i Sprawiedliwości? Nie, Janusz nie ma takich, że tak powiem, zdolności z tego powodu, że był samotną wyspą w naszej partii, więc jest to wykluczone. Jest singlem, który często zmienia drużynę, a w tym przypadku drużynę zmienił w fatalnym momencie. Pan dzisiaj powiedział, że te rozliczenia, czy ta polityczna zemsta, jaka jest na suwerennej Polsce uskuteczniana, jest wynikiem waszej skutecznej walki z różnymi patologiami III RP. Ja tutaj mam wątpliwości. Tej determinacji zabrakło w kilku obszarach. Narracja Zjednoczonej Prawicy, mimo różnic między PiS-em i suwerenną Polską, była w tym aspekcie jednolita. Donald Tusk to płatny pachołek Rosji, płatny pachołek Berlina. Radosław Sikorski również zdrajca Polski. Powinni stanąć co najmniej przed Trybunałem Stanu. Nie działali zgodnie z polskim interesem. Takich prominentnych polityków poprzedniej władzy było bardzo, bardzo wielu. Niestety żaden z tych polityków nie usłyszał nawet aktu oskarżenia. Nie mówię o wyrokach, bo wyroki wydają sądy, ale waszemu obozowi, a mieliście w swoich rękach prokuraturę i Ministerstwo Sprawiedliwości, nie udało wam się skonstruować aktu oskarżenia, chociażby wobec Donalda Tuska przez 8 lat. Dlaczego? Wielu czołowych polityków Platformy Obywatelskiej prokuratura zgromadziła liczne dowody, jak twierdzi, na korupcję. Sprawy były dynamicznie prowadzone do etapu sądowego, gdzie zgodnie z doktryną Neumana sądy sobie te sprawy trzymają. Proszę sobie wyobrazić, że w sprawie Sławomira Nowaka, któremu znaleziono miliony po prostu łapówek podczas przeszukań, od 2 lat w ogóle sprawa w sądzie nie rusza. To jest ta ściana, z którą prokuratura wyjaśniająca patologie, ale realne patologie, nie jakieś wymysły, że pieniądze, które służą obywatelom, to jest przestępczość, tylko po prostu łapówka. Karpiński przecież z aresztu go Hołownia wypuścił do Brukseli. Grodzkiemu blokują sprawy, w Senacie blokowali uchylenie immunitetu. Gawłowski, sprawa jest już na etapie sądu. Dobrze, ja wiem, ale moje pytanie nie dotyczyło tych osób, tylko Donalda Tuska, bo jeżeli pan też budował tą narrację, że były premier stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej, która okradała państwo polskie, a przez 8 lat nie konstruujecie aktu oskarżenia wobec Donalda Tuska, no to wasz wyborca mówi, coś jest chyba nie tak, skoro ta prokuratura, która jest w ich rękach, nie potrafi tego zrobić. To gdzie zabrakło wam determinacji? Jeszcze raz pana pytam. Ja takich sformułowań nie formułował pan. Nie formułowałem. Czyli uważa pan, że Donald Tusk działał w interesie Polski? Właśnie, ale pan widzi, twierdzenie, że ktoś działa w interesie czy nie interesie naszego kraju, a wyciąganie z tego tytułu odpowiedzialności karnej w naturalnym trybie, to są dwie różne rzeczy. Jest odpowiedzialność polityczna, odpowiedzialność karna. Odpowiedzialność karna kieruje się specyficznym reżimem i my prawo szanowaliśmy i tam, gdzie były dowody na konkretne przestępcze działania, to były akty oskarżenia i przede wszystkim były to sprawy korupcyjne.
A jeśli Donald Tusk i wyborcy, którzy go wybierają, są w sojuszu z Niemcami, chcą budować politykę niemiecką, to to jest odpowiedzialność polityczna i trzeba po prostu takich ludzi wtedy odsuwać od władzy. Dobrze, no to jest bardzo ważne, co pan mówi, bo z tego, co pan mówi, wynika, że prokuratura nie zebrała materiału dowodowego lub takiego materiału dowodowego nie było, dlatego go nie zebrała, który mógłby karnie obciążać byłego premiera Donalda Tuska czy Radosława Sikorskiego, chociażby za budowanie polityki resetu z Rosją. Bo to ujawnił Michał Rachoń, profesor Cęckiewicz. Zasoby archiwalne dostępne dla waszych ministrów, dla waszego rządu też jakoś nie zostały przez was ani przez prokuraturę wykorzystane. Możemy się poruszać w logice obecnej władzy, a możemy się poruszać w logice praworządności. Logika obecnej władzy polega na tym, że w związku z tym, że oni uważają, że jesteśmy ich przeciwnikami, to nas będą wsadzać za sam fakt do więzienia. Że mamy wizję innych sojuszy, że mamy inną wizję rozwoju Polski. Aktualny rząd ma inną wizję rozwoju Polski niż my, uważamy, że szkodliwą. Ale przez to, że ktoś uważamy ich działalność za szkodliwą, automatycznie nie chcemy ich wsadzać do więzienia. Chcemy z nimi wygrać wybory demokratyczne. Na tym polega różnica, panie redaktorze. A oni nas chcą wsadzić do więzienia za to, że jesteśmy opozycją. Tym się różni właśnie reżim autorytarny, jaki buduje teraz Tusk, od demokracji, w której chcemy żyć i w której żyliśmy przez czas naszych rządów, mimo że nam zarzucono, że jest inaczej. I teraz jest w aktualnej sytuacji tego rządu, jednak Tusk już na siebie bat ukręcił z tego powodu, że podpisywał dokumenty, które doprowadziły do siłowego, nielegalnego przejęcia prokuratury. Chociażby wskazał, pomimo faktu, że Dariusz Barski jest prokuratorem krajowym, wskazał jakiegoś neoprokuratora krajowego i on te dokumenty podpisał. I to jest już jego bezpośrednia odpowiedzialność. No dobrze, ale to znaczy... I to już, panie redaktorze, ja wiem, że dzisiaj zapewniacie, że jak wygracie, będziecie rozliczać. Inaczej, Nie, tak, tylko... Ale ja wracam do tego, mówię panu o tym rozmawiać, co dzisiaj, ale panie, tylko o tym, co było. Ale chodzi o to, że... Za chwilę pan mi powie, co się dzisiaj wydarzyło. Konkretnej decyzji, która jest naruszeniem prawa. No dobrze, że pan mówi o konkretnej decyzji, ale takich decyzji kiedyś też takie decyzje zapadały, tak? Jeżeli chodzi na przykład o współpracę FSB, rosyjskiego, Federalnej Służby Bezpieczeństwa z Polską Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, na to też wydał zgodę Donald Tusk. Czy to było w interesie państwa polskiego? Przecież mieliście te dokumenty, wiedzieliście o tym. Nic z tym nie zrobiliście. Panie redaktorze, jeżeli Waldemar Pawlak, przepraszam teraz ja, jeżeli Waldemar Pawlak chciał podpisać długoterminowy kontrakt z Gazpromem, nieprawidłowości wykryła Najwyższa Izba Kontroli, czy głos mu z głowy spadł? Chodzi o uzależnienie Polski od rosyjskiego surowca. Czy to jest zgodne z naszą racją stanu? A czy prokuratura działa z urzędu? A czy prokuratura musi mieć informację o tym, że jakieś zdarzenie nastąpiło i od kogoś, kto tę wiedzę ma? Prokurator nie jest omnipotentem. Ja sam jako dziennikarz pamiętam, że kilka lat temu już informowałem o tym, że jest podejrzenie wyprowadzenia z giełdowej spółki ponad 90 milionów złotych, że w tej sprawie status podejrzanego ma Roman Giertych. I proszę powiedzieć, co się przez te lata wydarzyło. Też aktu oskarżenia nie było. Giertych ukrywał się gdzieś za granicami Polski, nie stawiał się na wezwanie prokuratury, po prostu kpił z państwa polskiego. Pytam pana, czy jednak nie powinniście działać w sposób bardziej zdeterminowany? Bo dzisiaj ten Giertych, który nie usłyszał zarzutów, dzisiaj was rozlicza. Chociaż śledztwo w jego sprawie trwa i on się nawet nie stawia na przesłuchania prokuratury. Panie redaktorze, jeśli człowiek ten najpierw decyzjami sądów po prostu uniemożliwiono wyciągnięcie wobec niego odpowiedzialności. To wszystko przecież decyzje wobec niego, które zapadały, że nie można go zatrzymać. On potem uciekł do Włoch z tego, co media informowały. Teraz nawet do prokuratora nie chciał się udać. To są decyzje sądów. A panie redaktorze, z sądami wszyscy wiemy, jaka jest historia. Weta pana prezydenta, potem negocjacje pana premiera Morawieckiego, które doprowadziły, że latami nic nie mogliśmy zrobić jako Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby zrobić tam porządek. Czy śledztwo w sprawie Giertycha powinno być prowadzone szybciej, czy ono po prostu było zbyt... A może inaczej? Czy w kilku sprawach związanych bardzo z bardzo ważnymi politykami... Zgromadzono obszerny materiał dowodowy. Dobrze, czy jeżeli chodzi o śledztwa dotyczące bardzo ważnych polityków poprzedniej władzy, które prowadzono, kiedy wy mieliście w swoich rękach tę prokuraturę generalną, Ministerstwo Sprawiedliwości, zatrzymajmy się na chwilę. Czy chodziło o to, panie ministrze, żeby gonić króliczka, ale nigdy go nie złapać?
Chodziło o to, żeby zgodnie z przepisami zgromadzić materiał dowodowy i ten materiał gromadzono i w sprawie Giertycha, i w sprawie Grodzkiego, a nie chodziło o to, żeby robić igrzyska, wskazać człowieka, który nam się nie podoba i go wsadzić do więzienia. Tym się różniliśmy od naszych poprzedników. I panie redaktorze, może pan oczekiwać od nas, że naszym błędem było to, że nie działaliśmy tak, jak oni teraz działają. To jest zarzut natury politycznej, ponieważ możemy chcieć żyć w państwie, w którym po prostu, jeśli nam się ktoś nie podoba, to go wsadzamy do więzienia po prostu, tak, bo mamy opinię, że robi to źle, czy tamto źle, a odpowiedzialność karna polega na tym, że nasza opinia musi być poparta dowodami, że najpierw, że jest źle, ale z drugiej strony, że to źle jest przestępstwem. I w przypadku polityków Platformy, mamy taką sytuację, że wielu z nich prokuratura skutecznie zgromadziła materiały dowodowe obrazujące ich łapówkarstwo. I to jest istota rzeczy, że udało się prokuraturze te dowody zgromadzić, ale no, tak jak mówiłem, na wielu sprawach na etapie sądowym sądy stosują doktrynę Neumanna, czyli tak prowadzą te sprawy, żeby w ogóle nie było wyroków. To jest sprawa Gawłowskiego, Nowaka, a tu już kłania się reforma sądownictwa, której nie mogliśmy zrealizować z przyczyn politycznych decyzji w obozie Zjednoczonej Prawicy, w wetach pana prezydenta, no i nie ma ciągłych negocjacji pana premiera Morawieckiego w Brukseli, które skończyły się, wszyscy widzimy jak. I nie ma żadnej gwarancji, że reforma sądownictwa kiedykolwiek zostanie doprowadzona do końca, bo w niesprzyjających okolicznościach może wygracie wybory do kolejnej kadencji parlamentu, ale nie wiadomo, czy będziecie mieli swojego człowieka w Pałacu Prezydenckim, który będzie wszystko wetował. Jesteśmy w miejscu w naszym kraju, kiedy nie ma żadnej gwarancji, że system praworządności wróci do równowagi. Zgadza się? No nawet jeśli jeszcze raz będziemy mogli przedstawić naszą ustawę reformującą sądownictwo, to nie mamy pewności, czy one zostaną podpisane przez prezydenta. To jest jasne. Natomiast sytuacja, z którą mierzymy się dzisiaj, czyli podsumowanie, nie można ocenić naszych działań w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy na płaszczyźnie sądów w sytuacji, w której nasze plany nie zostały wdrożone. Z tego powodu, że była inna wizja w obozie Zjednoczonej Prawicy i pana prezydenta, i pana premiera Morawieckiego. Więc ten etap sądowy, można powiedzieć, zbieramy skutki tych decyzji, które nie były podejmowane z naszych rekomendacji. Jedziemy na kawę. Jest taki kolarski zwyczaj, w trakcie jazdy przerwa na kawkę, ewentualnie po skończonej trasie, ale my zrobimy w trakcie naszej rozmowy przerwę na kawkę. Także zapraszam pana bardzo serdecznie. Wszystko jest przygotowane, tylko musimy przejść już tutaj w teren dziki. I nad wodą napijemy się kawy. Czyli tak podsumowując naszą rozmowę i wymianę zdań, i wymianę spostrzeżeń, to co dzisiaj się dzieje, a mamy naprawdę spektakularne akcje, zatrzymany ksiądz Olszewski w sposób absolutnie karygodny, przetrzymywany w areszcie wydobywczym, w areszcie śledczym. Mamy w ostatnich dniach wejście do Krajowej Rady Sądownictwa, niszczenie szafy pancernej i kradzież dokumentów, która obciąża osoby związane pośrednio z tamtą stroną sceny politycznej. Tego by nie było, gdyby udało się przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości. Ale spory wewnętrzne uniemożliwiły to. Czy udało się zmienić wiele w wymiarze sprawiedliwości, komorników, zreformować prokuraturę, zinformatyzować, ale sądownictwo jest rzeczywiście tym obszarem, którego nam się nie udało zreformować z powodu takich sporów kierunkowych w naszym obozie, co to środowisko KAST dostrzegło, że się potrafimy cofnąć, że nie jesteśmy zdecydowani i uznało, że to jest też przyzwolenie do tej zemsty, którą dzisiaj realizują i robią to po prostu już nie patrząc na prawo, tylko siłą. Dzika plaża, słońce, piękna pogoda i kawa. Nietypowe warunki, ale zapraszam bardzo serdecznie. Napijemy się kawy, porozmawiamy. Jesteśmy nad rzeką Mienią. Piękny dopływ Świdra. Rozmawialiśmy o księdzu Olszewskim.
Czy to zatrzymanie księdza Olszewskiego, sposób, w jaki został zatrzymany i w ogóle cała sprawa, jak mamy to rozumieć i interpretować? To jest uderzenie w Kościół, chodzi o to, żeby ludzie nie mieli autorytetów, nie mieli wartości, żeby łatwiej ludźmi manipulować, łatwiej złamać społeczeństwo. O co chodzi w tej sprawie? To na wielu poziomach jest to rozgrywane. W pierwszej kolejności oczywiście chodzi o to, żeby... Dobrze, zaraz będzie gotowe. Poprzez te tortury wobec księdza wymusić jakieś zeznania określonej treści, żeby pasowało pod ten plan represji politycznych, który jest głównym celem koalicji zemsty. Ale to fakt, że to ksiądz jest tą torturowaną osobą, ma w opinii tej koalicji właśnie rzucić jakieś światło podejrzenie na sam Kościół, że są... To jest element piłowania katolików, tak? Mówił, będziemy piłować katolików, doszli do władzy i niszczą Kościół. Robienie z księdza jakiegoś przestępcy to jest ten element właśnie i pokazania jednocześnie zastraszenie wszystkich dookoła i w Kościele, i również w opozycji politycznej. To jest taki cel. To ma zastraszyć, to ma na wielu obszarach i politycznych, i właśnie też walki z Kościołem w Polsce. Tak? Akurat Bodnar to jest tęczowy ideolog, więc dla niego to jest idealne połączenie. Dobrze, mamy gorącą kawę w tym miejscu. Smacznego. Dziękuję. W tym miejscu zapraszam Państwa do tego, żeby pięknie kupować... Pachnie. Pięknie. W tym miejscu zapraszam naszych widzów, żeby również kupować nasze produkty w sklepie internetowym Telewizji Republika. To są kubeczki z nowej kolekcji, które cieszą się dużą popularnością i naprawdę przyjemnie jest wypić sobie kawę, herbatę czy cokolwiek Państwo lubią właśnie z kubka Telewizji Republika i podczas każdego dnia, także myśląc o nas, niekoniecznie nas oglądając, czy w domu, czy w pracy. Zachęcam. Kod rabatowy, przypominam, Kleczek 10 od mojego nazwiska, Kleczek 10 na zakupy w sklepie Telewizji Republika, 10% zniżka. Niezależnie ile razy Państwo kupują i w jakim czasie, ona jest bezterminowa. Kleczek 10, 10% rabatu. Zachęcamy również do zakupu tych kubeczków. Pyszna kawka. Panie ministrze, to jeszcze jeden temat. Jeszcze jeden temat dotyczący ustaw, które są konstruowane u ministra Bodnara. Taka ustawa, która ma odwrócić, jak to mówi obecna władza, tendencję do upolityczniania prokuratury. To znaczy rozdział funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Ustawa jest już gotowa, praktycznie zaraz będzie prezentowana. Ten rozdział prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości funkcjonował w III RP przez kilka lat. W 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość powróciło do połączenia tych funkcji, przez co stawiano wam zarzuty, że upolityczniacie prokuraturę. Czy było sens to robić? Uważam, że rozwiązanie, które polegało na tym, że prokurator generalny kompletnie był oderwany od tego, co się dzieje, że ta pełna, pozorna niezależność była wprowadzona, powodowała, że rząd nie ponosi odpowiedzialności za patologie, które w Polsce się szerzyły. Przecież mafie VAT-owskie, reprywatyzacyjne, lichwiarskie czy afera Amber Gold, to one kwitły właśnie w czasach tak zwanej niezależnej prokuratury, bo wówczas wszyscy umywali rączki. Jest tak, że jeżeli prokurator generalny będzie miał być zależny od premiera czy od ministra sprawiedliwości, to będzie. Tylko na papierze może to lepiej wygląda, bo w sytuacji, kiedy prokurator generalny i minister sprawiedliwości to ta sama osoba, minister sprawiedliwości administracyjnie nadzoruje sądy, jednocześnie jest prokuratorem generalnym, który nadzoruje prokuraturę. Obywatel składa zawiadomienie do prokuratury na możliwość popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości, który jednocześnie nadzoruje prokuraturę, która prowadzi w jego sprawie śledztwo. No, na papierze to źle wygląda, prawda? Rzeczywiście, tutaj nad rozwiązaniami, które mogłyby uzupełnić ten system, który jest teraz, bo Adam Bodnar chciałby po prostu zachować bezkarność swoich działań i żeby... Adam Bodnar, to jest nazwisko, I chodzi o to po prostu, żeby pozornie, mówiła prokuratura niezależna, ale żeby wszystkie te łącza polityczne, które ich wiążą, pod stołem były realizowane. To jest ich cel. Żeby Adam Bodnar nie wziął odpowiedzialności za decyzję, które już poczynił. Żeby Adam Bodnar czy inny minister sprawiedliwości z tego rządu na każdą patologię, która w Polsce się szerzy, mówił, to nie ja, to prokuratura jest niezależna, nic nie mogę zrobić. To na koniec Adam Bodnar. Naprawdę nie mogę zrozumieć, dlaczego ten człowiek bierze na siebie tak wiele decyzji,
które go obciążają i za które być może będzie kiedyś rozliczony? Co go motywuje, co go napędza? Słyszymy, że ma obiecane stanowisko sędziego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że obiecać mu to miał premier Donald Tusk, powołując się na swoje wpływy w Brukseli. Rzeczywiście tak jest? Czyli dokona destrukcji, demontażu państwa prawa polskiego i ucieknie na stanowisko sędziego TSUE? Czy przede wszystkim Donald Tusk to tam nie musi mu wiele załatwiać z tego powodu, że Polska ma prawo wydelegować swojego przedstawiciela jako sędziego TSUE. Robią to rządy, swoją drogą, nie żadne środowiska sędziowskie, tylko rządy decydują, kto jest sędzią TSUE. A przypominam, że naszej reformie zarzucano, że politycy nie mogą się wtrącać, kto jest sędzią. I to stanowisko jest nieobsadzone od kilku lat, bo blokowane są polskie kandydatury w Brukseli. I pan Safian był sędzią TSUE wybrany przez poprzedni rząd Tuska. On teraz pracuje w ogóle u Bodnara. Więc myślę, że jest możliwe, że łudził, czy obiecywał Tusk Bodnarowi, że będzie po zrealizowaniu tych represji politycznych, siłowego przejmowania prokuratury czy KRS-u, że w nagrodę wyśle go do Luksemburga, do tego trybunału. Dzięki, panie ministrze. Dzięki. Dzięki za rozmowę, za spotkanie. Dobra kawa, co? Bardzo fajnie. Ale w kubku takim naszym lepiej smakuje. Taki jeden mam już, panie. Chyba mam niebieski albo biały. W sensie taki gładki. Matowy.